2 grudnia, Edyta Nawrocka. Witam Państwa, zapraszam na serwis informacyjny. Areszt śledczy w Wałbrzychu jest już po remoncie. Nowa sala widzeń bez dozoru funkcjonariusza oraz odnowione pomieszczenia do rozmów za pomocą Skype'a to najnowsze udoskonalenia dla skazanych. Możliwość widzeń z bliskimi skazani mieli już wcześniej, jednak teraz do ich dyspozycji została oddana wyremontowana sala widzeń, gdzie przez godzinę mogą spotykać się z bliską osobą bez nadzoru. Jest to forma nagrody, mówi Rafał Zadora, rzecznik aresztu śledczego. To są dwa pomieszczenia, które zostały dostosowane do umożliwienia kontaktu skazanych ze światem zewnętrznym. Pierwsze z nich jest to pomieszczenie, w którym skazani mogą prowadzić rozmowy za pomocą Skype. A drugie pomieszczenie jest to oddzielne pomieszczenie do udzielania widzeń bez osoby dozorującej. Jest to forma nagrody wynikająca z kodeksu karnego wykonawczego za dobre zachowanie, przestrzeganie porządku. W celu zachęcenia do poprawy zachowania może zostać udzielona taka nagroda. Zarówno widzenia, jak i rozmowy przez Skype'a to udogodnienia, z których mogą korzystać skazani. W przypadku tymczasowo aresztowanych, ze względu na dobro prowadzonych śledztw, kontakt możliwy jest jedynie za pomocą specjalnych telefonów i przez szybę, tak by nie doszło do przekazywania jakichkolwiek przedmiotów czy informacji. Funkcjonariusz przysługuje się każdej z prowadzonych przez tymczasowo aresztowanych rozmów. Chcemy powiększyć salę widzeń, żeby zwiększyć komfort osób odwiedzających. Tutaj jest taki plan, postaramy się go zrealizować. Sala widzeń ma być rozbudowana. Wszelkie remonty na terenie aresztu wykonują częściowo sami skazani. Każda jednostka ma coroczny przewidziany plan na wynagrodzenia dla skazanych. My jako areszt śledczy w Wałbrzychu mamy 8 etatów, ale to jest 8 etatów nie dla 8 skazanych, tylko 8 pełnych etatów kalkulacyjnych i w ramach tych etatów zatrudniamy odpłatnie skazanych przy pracach pomocniczych na rzecz jednostki. Tutaj. Skazani są zatrudnieni odpłatnie na zasadach takich jak osoby na wolności. Są odprowadzone też składki od tego. Skazani wykonują również nieodpłatne prace na rzecz aresztu, którymi mogą zasłużyć na nagrody, m.in. korzystać z sali widzeń bez osoby do dozorującej lub częściej rozmawiać za pomocą Skype'a. Udoskonalenia, jakie oferuje się skazanym, mają jedną zasadniczą funkcję – resocjalizacyjną. Skazany ma wykorzystać pobyt w areszcie na poprawę swoich relacji z bliskimi po to, by po wyjściu z zamknięcia mógł jak najlepiej odnaleźć się na wolności. Mirosław Brożek został odwołany ze stanowiska dyrektora Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia. Jego miejsce zajęła Anna Żabska. Decyzja została podjęta na podstawie oceny pracy dotychczasowego dyrektora, przyznaje prezydent Wałbrzycha Roman Szełanej. Zmiany kadrowe w Starej Kopalni mają poprawić zarządzanie największą wałbrzyską inwestycją. Dotychczasowe wyniki nie zadowalały prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja. Dokonałem oceny dotychczasowej pracy, szczególnie w tym okresie przygotowania do otwarcia i już wdrażania normalnego programu funkcjonowania. I oceniłem, że oczekuję czegoś więcej, stąd moja decyzja o odwołaniu i powołaniu całkiem nowego zespołu, który jest wszystkim tym najlepszym, co udało mi się w urzędzie przez 3 lata stworzyć. Mówię o zespole młodych albo nawet bardzo młodych ludzi, którzy mnie bardzo wspierali przez te 3 lata. Tą decyzją o tym, żeby delegować te osoby, daję wyraz swojej determinacji, żeby Stara Kopalnia była naprawdę naszą marką, a wymaga to ogromnej ilości pracy. Anna Żabska jest certyfikowanym project managerem IPAM. Ukończyła szkolenie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem. Posiada uprawnienie do zasiadania w radach nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Posiada również certyfikat trenera szkoleniowego. Studiowała także na Katolickim Uniwersytecie w Belgii. Praktyki zdobywała m.in. w ambasadzie Rzeczpospolitej w Hadze. Obecnie studiuje prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Pierwszą decyzją nowej dyrektor Starej Kopalni było wydłużenie godzin funkcjonowania obiektu. Od teraz Stara Kopalnia do najbliższego piątku będzie czynna jeszcze bezpłatnie w godzinach od 10 do godziny 18. Od soboty rozpoczynamy już sprzedaż biletów. Wkrótce również poinformuję o stawkach, które będą przyjęte. Jeszcze jest to konsultowane z gminą Wałbrzych. Oczywiście w najbliższym czasie także duże wydarzenie to Barbórka Górnicza, którą także chciałabym już w przyszłym roku w troszeczkę w innej odsłonie, bardziej dostępnej dla każdego mieszkańca, tak by to było prawdziwe święto Wałbrzyszan, ale także produkt turystyczny naszego miasta i regionu. Nowa dyrektor skompletowała również zespół współpracowników, który razem pracować będzie nad promocją i rozwojem Starej Kopalni.
Duże wsparcie otrzymałam od prezydenta, który pozwolił mi zaprosić do współpracy ludzi, z którymi do tej pory współpracowałam w ratuszu. I moim najbliższym zastępcą będzie pan Jan Jędrasik, wszystkim bardzo dobrze znany kierownik Biura Turystyki, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Obrzychu. Już pracuje na Starej Kopalni. Także Ernest Truszkowski, kierownik Biura Organizacyjnego w Urzędzie, także obiecał i nawiązał ze mną współpracę i także przyszedł do Starej Kopalni. Więc kompletuje grupę osób, która faktycznie będzie pracowała więcej niż standardowo 8 godzin i poświęci swój kawałek życia tej instytucji, bo wierzę, że wspólnie razem z zespołem i tych ludzi, którzy tutaj są już i tych, którzy ze mną przeszli, uda nam się stworzyć naprawdę instytucję, którą będziemy mogli się chwalić nie tylko w regionie i w kraju, ale także i na arenie międzynarodowej. Druga tura wyborów samorządowych już za nami. Swoje głosy oddali m.in. mieszkańcy Szczawna-Zdroju, Świdnicy, Boguszowa-Gorc i Głuszycy. W Szczawnie-Zdroju zwyciężył Marek Fedoruk, na którego zagłosowało 1228 mieszkańców. Marek Ćmikiewicz, zwycięzca pierwszej tury, uzyskał wynik 843 głosy. W Boguszowie-Gorcach wygrał Waldemar Kujawa, 2453 oddanych głosów, a Sławomir Wójcik dostał głosów 1939. Roman Głód pokonał w Głuszycy Monikę Bisek-Grąs, uzyskując 1680 głosów. Jego rywalka dostała ich 1612. W Świdnicy, gdzie do końca kampanii o głosy wyborców toczyła się zacięta walka, ostatecznie zwyciężyła kandydatka lewicy Beata Moskal-Słaniewska. Głosowało na nią 9608 wyborców, a na jej przeciwnika, dotychczasowego prezydenta Wojciecha Murcka, kandydata wspólnoty samorządowej popieranego przez Platformę Obywatelską, 7425. Tym razem frekwencja była niższa niż 2 tygodnie temu. Jak podaje Państwowa Komisja Wyborcza, wyniosła w całej Polsce w przybliżeniu 35%. Blisko tej średniej była frekwencja w Świdnicy 35,83%. Z danych Krajowego Biura Wyborczego z delegaturą w Wałbrzychu wynika, że najniższa w naszym regionie była frekwencja w Boguszowie 33,98%. Dużo lepiej było w Szczawnie-Zdroju, gdzie do urn poszło 43,15% wyborców. Najlepszą frekwencją mogła pochwalić się Głuszyca 44,97% wyborców. Doktor Roman Szełemej, wybrany po raz drugi na prezydenta miasta Wałbrzycha, złożył uroczyste ślubowanie i oficjalnie objął urząd na 4 kolejne lata. Zaprzysiężenia prezydenta dokonała również wybrana na drugą kadencję przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha, Maria Romańska. Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Wałbrzycha. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Prezydent elekt zapowiada, że jego praca w nowej kadencji to bezpośrednia kontynuacja rozpoczętych działań. To jest trochę tak, że próbujemy w 3 lata, próbowaliśmy nadgonić 10. To się w jakimś sensie udało, z czego pewnie wynika trochę ten wynik wyborczy. A teraz w ciągu następnych 4 chcemy zrobić, nie wiem, kolejnych 10 lat, bo taki jest mniej więcej dystans, był pomiędzy naszym miastem a tymi miastami, którymi się Polska chlubi. I zasłużenie, więc te 4 lata to będzie ciągłe doganianie, a może gdzieś staniemy się przykładem do tego, do pokazania tego, jak można, jak wiara, pasja, determinacja, takie zespołowe myślenie i chęć wspólnego działania, co może uczynić. Na stanowisku wiceprezydenta pozostanie piastujący ten urząd w poprzedniej kadencji Zygmunt Nowaczyk. Prezydent Roman Szełemej nie przewiduje większych zmian w swoim najbliższym otoczeniu. Ta prezydentura, która za nami jest, te 3 lata, pokazały, że nie zatrudnialiśmy urzędników, raczej redukowaliśmy.
ta symboliczna zmiana, że nie ma kancelarii prezydenta, że rzecznik pojawił się po wielu miesiącach i jeszcze w dodatku łącząc funkcje, że z trzech wiceprezydentów został jeden, który dobrze wykonuje swoją pracę i ze współpracy z którym jestem bardzo zadowolony. Nie widzę powodu, żeby nie kontynuować również personalnych rozwiązań, ale dziś za chwilę przedstawię jakby główne założenia tych czterech lat i między innymi jest w tym jakby ciągła dążność do tego, żeby urząd był mniejszy, bo z samej rozbudowy urzędu nie wynika, że on działa lepiej, a już na pewno nie wynika zadowolenie mieszkańców. Z powodu mianowania Zygmunta Nowaczyka wiceprezydentem na kolejną kadencję zwolniło się jedno miejsce w Radzie Miasta. Nowego radnego poznamy na następnej sesji. Tymczasem w składzie Rady na kadencję 2014-2018 znalazło się aż 11 nowych radnych. Są to z Platformy Obywatelskiej Wiłkomirska Małgorzata, Kraczkowski Piotr, Mazurkiewicz Tadeusz, Kalinowski Mariusz, Furman Henryk, Senyk Tomasz, Szpur Anatol, Szwajgier Jacek i Rząsowski Marek. Z Wałbrzyskiej Wspólnoty Samorządowej Półkoszek Justyna i Piejko Mariusz. Ja jestem osobą od lat związana z wałbrzyską kulturą i z wałbrzyską edukacją i na tym mam zamiar się przede wszystkim tutaj skupić. A ogólnie rzecz biorąc zależy mi na tym, aby nasze miasto się jak najbardziej rozwijało i aby było jak najbardziej przyjazne dla mieszkańców. No radość może też, ale też odpowiedzialność przed wyborcami, żeby spełnić obiecane założenia moich działań. Radni wybrali również przewodniczącego rady, choć trudno było nazwać tę procedurę wyborami, ponieważ spośród dwójki zgłoszonych kandydatów, Artura Torbusa i Marii Romańskiej, tylko dotychczasowa przewodnicząca zgodziła się kandydować. W tajnym głosowaniu otrzymała ona 17 głosów na tak, 1 na nie i 6 wstrzymujących się, co oznacza, że Maria Romańska będzie kierować pracą Rady Miasta Wałbrzycha przez kolejne 4 lata. A te 3 lata były dla mnie wielkim doświadczeniem. Nauczyłam się na tej sali dużo. A teraz zamiast gadać, po prostu się biorę do roboty. Jeszcze raz wszystkim z całego serca dziękuję. Ulica Reja na Białym Kamieniu to taki zapomniany zakątek Wałbrzycha. Ostatni autobus odchodzi stąd o godzinie 17. Tutaj mieszka Alojzy Galiński, który od ponad 20 lat walczy z miejskim zarządem budynków o godne warunki do życia. Nieogrzewany pokój, wilgoć, woda przeciekająca przez ściany. Walka, którą podjął, skończyła się przegraną sprawą w sądzie i utratą praw do mieszkania. Na reportaż o biurokratycznych barierach i niezłomnej postawie starego człowieka zapraszamy jutro do naszego serwisu informacyjnego. Tutaj była dziura normalnie. Mm-hmm. I jak przyszli zremontować, to tą dziurą weźli normalnie. I tu są dwie belki wzmacniane. Mówi pan, że robotnicy tą dziurą wychodzili na zewnątrz, na dach. Weźli do mieszkania, bo oni przyszli w sobotę i powiadomili, że normalnie będą remontować. Ja w poniedziałek pojechałem do pracy, wziąłem sobie urlop. Przyszedłem z pracy, patrzę, iż pracownicy tutaj zajmowali się remontem. Mm-hmm. To znaczy powiększyli tą dziurę i weźli tutaj do mieszkania pod drabinie tę dziurę. Od 95 roku, od maja, pamiętam dokładnie, deszcze zaczęły padać, zaczęło pocieknąć. To wyprowadziłem segmenty do kuchni. Tu tylko została ława i ten stół, który zniszczyli, jak robili remont. I zaczęło się lać. No to postawiłem wannę, gary i łapałem wodę, żeby sąsiadów nie zalać. Dopiero w 2007 roku przyszli, jakby się w tej chwili ten róg cały tutaj zaczął obsuwać. Zaczęli robić remont tego pokoju. Zrobili, tylko tego muru nie zrobili. Częściowo go zrobili od środka, a od góry go zostawili. Tak jak pan widzi, jak tak to wygląda. To jest zagrożenie, bo tu może spać albo na samochody, albo ktoś będzie przychodził, jak nie ma samochodu. Pisałem podanie, żeby mi dali materiał, żeby ja mógł sam sobie wykonać remont tego dachu. Rozumiem, już po jeszcze już po remoncie cały czas dziękuję. Bez żadnych zmian. Cały czas. Nie dziękuję cały czas, z tego ja założyłem biurolki, papier na dachu, żeby mi
czekało i ta babka wytrzymała do 90 roku do maja. I po czym to mi zaczęło ścieknąć normalnie, ale podanie, a tutaj mam jeszcze takie podanie wyroku sądu. Gmina Wałbrzych ma mi przydzielić mieszkanie socjalne. Z którego roku jest podanie? 2012. No i co? I był pan z tym podaniem w gminie? Pismo z gminy, że na razie nie mają mieszkania socjalnego i mam czekać. Ale dostał kiedy pan to pismo? Dostałem być po pół roku. Od wydania tego wyroku, tak? Pół roku, tak. Mhm. Dobra, dziękuję. To już wszystko w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.